Cześć, witam Was ponownie już w tym nowym roku. Wracamy do kręcenia kolejnej serii filmików Trójka Marcela. Tak więc dzisiaj zaczniemy od treningu barków. Jeszcze tego nie było, także przedstawię Wam trzy ćwiczenia, które ja najczęściej używam do rozwinięcia właśnie tej partii. Tak wstępnie powiem, że będą to ćwiczenia, które angażują wszystkie trzy aktony. Pierwsze będzie unoszenie ramion do boku na bramie z dolnego wyciągu. Drugim ćwiczeniem będą odwrotne rozpiętki na maszynie. I trzecim ćwiczeniem będzie podciąganie sztangi wzdłuż tułowia w szerokim chwycie. Zobaczcie, jak to wygląda u mnie, także śledźcie do samego końca. Tymczasem rozgrzewam się i lecimy z tematem. Po rozgrzewce pierwszym ćwiczeniem, jak już wspomniałem, będzie unoszenie ramion do boku na bramie klęcząc. Każde ćwiczenie w czterech seriach, ilość powtórzeń to tutaj zależy od ćwiczenia, ale właśnie takie unoszenie ramion do boku na mnie bardzo fajnie działa przy większej ilości powtórzeń i tutaj tak oscyluje w granicach 15, 20, może na czasami nawet i 25. Są ćwiczenia takie jak właśnie podciąganie sztangi wzdłuż tułowia czy wyciskania, gdzie tutaj są już wchodzą ciężary i tak, żeby te powtórzenia wyglądały w granicach 8, 10, 12 powtórzeń. Następnie kolejnym ćwiczeniem będą rozpiętki odwrotne na maszynie. To ćwiczenie bardzo fajnie angażuje tylną część naramiennych. Jak zdążyliście zauważyć, nie chwytam tutaj uchwytów, a bardziej zaczepiam przed ramionami, tutaj nad garstkiem, za rączki, żeby po prostu pracy nie przejmowały przed ramiona, a mocniej zaangażować się właśnie na spięciu i na pracy naramiennego. Również tutaj ilość powtórzeń jest duża. Skupienie przy całej pracy podczas każdego powtórzenia. Kolejnym, trzecim ćwiczeniem
które zawsze jest w moim treningu na ramiennych. Jest to podciąganie sztangi wzdłuż tułowia i tutaj szerokim chwytem. Dlaczego szerokim? No bo szerszy chwyt mocniej skupia i angażuje właśnie pracę na ramiennych, głównie tutaj bocznego aktonu. Gdybyśmy trzymali sztangę wąsko, tutaj większą część pracy przechodzi na czworoboczny. A tego teraz nie chcemy. Chcemy się skupić na bocznym aktonie. Tak więc szerszy chwyt i podciąganie sztangi. Tym samym zakończyliśmy trening, zakończyłem trzy ćwiczenia, które wcześniej wspomniałem Wam, że są moim priorytetem w treningu na ramiennych. Myślę, że się podobało. Zapraszam do kolejnych filmików, do kolejnych odwiedzin. Także lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, ale pozytywnie. Nie, żartuję. Co chcecie, jakieś uwagi, pytania, zapraszam Seven Nutrition i Flex Marcel. Do zobaczenia.